Dzień dobry. Siema. Cześć. Wiesz, czy to jest totalnie taki mechaniczny, bezuczuciowy proces? Małe dzieci karmione są. To tutaj jeszcze ciężko zrobić jakiś błąd. Ale potem faktycznie mogło się coś okazać. Popularno-naukowy pisze się razem. A ty napisałeś z myślnikiem? Nie. Ja opublikowałem w tym momencie, nie wiem, z 50 artykułów w takich recenzowanych czasopismach i to było bardzo różne. No, mam już mniej więcej jakieś wyczucie, na ile to jest proces rzetelny, na ile to jest nierzetelny. Widzę jego mankamenty różnorakie. Natomiast nie, ja jestem też recenzentem w wielu czasopismach i pamiętaj, że nie tobie oceniać, mimo wszystko. To też można taki eksperyment nawet zrobić, w którym biorę szklankę i nagle się ona zapełnia wodą. Przed chwilą była pusta, teraz jest w niej woda. Takie dziwne zjawisko. Ale na gier, że musisz wcisnąć, wiesz, podnosi się taka kulka, musisz wcisnąć szybko, To ja, wiesz, mam taki student, muszę ich wciskać. Okay. Czy zajmując się tym, czym się zajmujesz, muszę ich wciskać. Jest to okej, że możesz to robić w Polsce, masz odpowiednie granty i to jest... Wiesz, mam dostęp do kosza na śmieci. One w klasycznej teorii einsteinowskiej powinny pożerać wszystko i rzeczywistość by jakby były odkurzaczem, który usuwa informacje z rzeczywistości. Tylko to będzie marnowanie papieru i czasu. Okay. Bo nic sensownego nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że nawet najwybitniejsi ludzie, tacy jak Einstein, się kompletnie mylili w sprawach śmieci. W związku z tym taka książka popularnonaukowa to jest zbiór uproszczeń i przekłamań. To jest twój wniosek, tak? No tak, zgadzam się. I teraz, jaki z tego wniosek jest? Czy z tego jest wniosek, że nie należy ufać naukowcom? Absolutnie. Masz 1000 pochwał i jeden, który cię boli, tak? No. To, tak, na szczęście 10 lat praktyki, bo tyle siedzę w YouTubie, sprawiło, że już to nie jest tak, że przychodzę i płaczę w poduszkę, no nie? Nie mam zielonego pojęcia, co powiedzieć, ale i tak mnie to nie powstrzymuje, żeby zapełniać strony tuszem.